Hej kochani, zaraz będzie Sylwester, więc postanowiłam Wam dziś nagrać 3 bardzo proste upięcia sylwestrowe. Myślę, że każda z Was sobie z nimi poradzi. Zaczynam od kręcenia włosów. Stwierdziłam, że z włosów kręconych będzie można więcej wyczarować, kiedy będą miały jakąś teksturę. Jeżeli macie kręcone, falowane włosy, to macie już ułatwione zadanie, bo możecie pominąć ten krok. Także kręcę włosy dowolną metodą. Możecie tu użyć wałków, możecie użyć papilotów, czy lokówki lub prostownicy. Wszystko jedno. Ważne, żeby włosy miały jakąś teksturę. Także kręcę sobie włosy tak, żeby wszystkie miały już jakiś kształt. I teraz robię kucyk na samym czubku głowy, wyciągając jeszcze tutaj pasemka wokół twarzy. Chcę, żeby ten kok był taki dosyć luźny, żeby to nie była fryzura ścisła. Zresztą wiecie, że ja nie lubię takich ulizanych fryzur. Także teraz nałożyłam sobie na kucyk donata i rozkładam sobie jak wachlarz włosy wokół całego donata. Teraz włosy, jak widzicie, przeczesuję sobie palcami na bok i przypinam po trochu, nadając temu kokowi kształt. Do tego celu używam szpilek fryzjerskich, ale jeżeli nie macie, możecie użyć po prostu zwykłych wsuwek i wypnijcie tyle, żeby kok Wam się trzymał, żeby nic się nie rozwaliło podczas tańca. Teraz kręcę sobie jeszcze pojedyncze pasma wokół twarzy, bo nie chcę, żeby te włosy były takie zupełnie proste. No i układam wszystko palcami. Będę jeszcze wpinać sobie jedną ozdobę i to jest taka mała korona, taki mały diadem. Dostałam to w Claire's za jakieś 5 euro na wyprzedaży. Oczywiście możecie sobie tu użyć dowolnego kwiatka, spinki lub na przykład jakieś kokardki, jeżeli macie ochotę. Ta fryzura jest idealna do sukienek. Kolejna fryzura jest inspirowana wczesną Madonną i latami 80. No i teraz będę sobie robić kok banan tutaj z tyłu głowy. Chcę, żeby to był taki kok jak najmniej wystający, żeby był zrobiony płasko, bo nie chcę, żeby zwracał jakoś bardzo na siebie uwagę. Najpierw zabezpieczam go dużą klamrą, ale później będę przypinać po prostu szpilki fryzjerskie i zdejmę tę klamrę. Możecie oczywiście użyć wsuwek, jeżeli nie macie szpilek. Teraz zdejmuję klamrę i układam sobie włosy z przodu, tak jak chcę, żeby leżały na głowie. Możecie sobie też włosy potapirować bardziej, unieść, bardziej zakręcić. Tutaj oczywiście możecie dowolnie sobie zaszaleć tak jak chcecie. Chodzi o to, żeby mieć taką burzę loków z jednej strony, imitującą jakby krótkie włosy, krótką fryzurkę. Z drugiej strony natomiast mocno zaczesujemy włosy, żeby dało to taki efekt jakby wygolonych włosów. Warto sobie tę fryzurkę też przypiąć opaską. Możecie użyć zwykłej bandamy, to wtedy wygląda tak bardziej łobuzersko w stylu Rihanny, ale ja użyłam sobie takiej opaski bardziej sylwestrowej z kryształkami ze względu na okazję i jeszcze ułożyłam sobie wszystko palcami, utrwaliłam lakierem i fryzura jest gotowa. Trzecia fryzura jest najbardziej skomplikowana, ale zaraz pokażę Wam, jak ją zrobić. Nie jest aż taka trudna, jak się wydaje. Trochę inspirowałam się tutaj Kesha w teledysku Hideaway. No i teraz zobaczcie, co robię. Podnoszę sobie włosy z przodu, po prostu oddzieliłam sobie włosy od skroni do skroni. Uniosłam je sobie i przypięłam dwoma wsówkami. Następnie wydzielam sobie szerokie pasmo z jednej i z drugiej strony, taki jakby kucyk, ale nie przeciągam tego kucyka do końca. Robię sobie koczek, owijam sobie włosy, które mi zostały wokół gumki. Możecie je też ukryć w koczku i to jest lepsza metoda. I przypinam kilkoma wsówkami tak, żeby nic mi tutaj nie latało i żeby zostało w miejscu. Następnie oddzielam kolejną jakby warstwę włosów. Robię sobie znów tego koczka i tym razem chowam sobie końcówki do środka. To tak jakby ten koczek wypełnia. No i znów przypinam wsówkami i tak robię 4 takie kucyki. To będzie dawało efekt takiego a la Irokeza. Oczywiście luzuję sobie tutaj, możecie zrobić też według uznania. Do tej fryzury nie musicie mieć absolutnie pokręconych włosów, ale możecie też bardzo je pokręcić i podtapirować w zależności od tego, jaki efekt chcecie uzyskać. Zaznaczam też, że łatwiej będzie osobom, które mają dłuższe włosy, bo wtedy ten Irokez jest większy, ale z takich włosów do ramion też możecie coś wykombinować. Wystarczy je bardziej po prostu podtapirować. Można też użyć klipin, żeby mieć tych włosów więcej tutaj w tym Irokezie. Fryzurę możecie ozdobić na przykład jakąś ładną spinką. No i tak naprawdę to już jest gotowe. Warto to dobrze zlakierować, żeby fryzura się trzymała podczas tańca. I to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podoba.
Dajcie mi znać, która fryzura podobała Wam się najbardziej. 1, 2 czy 3. Jestem ciekawa, jak zagłosujecie w komentarzach. Jeżeli zrobicie którąś z moich fryzur, to oznaczcie ją na Instagramie czy Facebooku hashtagiem stylizacji hairstyles. No i życzę Wam samych ładnych fryzur w nowym roku. Pa, pa, kochani!